samorządnej, w gronie na dyskusji, która trwa no już długo, nabrała szczególnej intensywności przy okazji zeszłorocznych wyborów samorządowych, bardzo spektakularnych, zarówno się tego zainteresowanie Polek i Polaków tym wydarzeniem, jeżeli popatrzymy na frekwencję, to w niektórych miastach wzrosła na 20 punktów procentowych w stosunku do niskiej normy niestety. Ta norma została złamana, ta połowa ruszyła do ur, a w niektórych miejscach znacznie więcej. A potem cały cykl mieliśmy wydarzeń, również bardzo smutnych, jak styczeń, kiedy mieliśmy tragedię związaną ze śmiercią Pawła Adamowicza i wielką mobilizację samorządów, mieszkańców też w trakcie pogrzebu prezydenta Gdańska, potem czerwiec, 4 czerwca, Święto Wolności i Solidarności, ogłoszenie 21 tez samorządowych, podpisanie deklaracji partnerstwa samorządu i organizacji społecznych, sierpień, postulaty samorządowe. No a dzisiaj mamy okazję zrobić coś w rodzaju remanentu tego, co się stało z punktu widzenia samorządowców, bo z nami są pani Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy i pan Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, na co dzień jestem dziennikarzem tygodnika Polityka. Od jakiegoś czasu zajmuję się między innymi właśnie tematyką miejską, samorządową, przyglądam się temu, co się dzieje z coraz większym zainteresowaniem, muszę powiedzieć, bo tu zresztą kto z Państwa chociaż troszkę się przygląda temu, co się dzieje w miastach, ale też na styku polityki lokalnej i centralnej, to widzi, że coś ważnego się wykluwa. Jest jakaś dyskusja o wymiarze, wręcz bym powiedział, ustrojowym, fundamentalnym. Dwie wizje Polski się ścierają. O tych wizjach, która zwycięży, będziemy decydować 13 października, ale jedna jest przywiązana do tej idei, która jest w Konstytucji wpisana, czyli zasady decentralizacji ustroju terytorialnego i zasady samorządności. No i ta druga, która jednak promuje wizję Polski scentralizowanej, wizję państwa silnego poprzez silny rząd działający aktywnie poprzez swoich delegatów w terenie. Zobaczymy, która wizja zwycięży, ale dzisiaj zastanówmy się nad tą wizją Polski samorządnej, tam, która jest zapewne, jak się domyślam, ale zaraz zobaczymy, bo może nie, może inne argumenty padną, bliska jest tutaj uczestnikom tej dyskusji. Więc może spróbujmy przyjrzeć się, w jakim momencie jesteśmy. Jak czytałem niedawno, już parę tygodni temu, wywiad Zygmunta Frankiewicza, którego udzielił Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, bodaj najdłużej urzędujący prezydent w Polsce od 1992 roku, pełni tę funkcję. Teraz startuje do wyborów do Senatu, ale jest także przewodniczący Związku Miast Polskich. On powiedział bez ogródek, że jest na wojnie. Że jest na wojnie, no właśnie, o samorząd, no, a drugą stroną tej wojny jest rząd. Jak Państwo, czy też czujecie, że jesteście na wojnie, czy raczej jak definiujecie tę sytuację, która dotyczy polskiego samorządu tu i teraz? Pani prezydent. Ja jestem i na wojnie, i w trakcie bitwy w tej chwili, takiej naszej lokalnej. Właśnie dowiedziałam się, że na sesji Rady Miejskiej, na której niestety nie mogę być, ale niestety jestem z Państwem, z czego się bardzo cieszę, pojawił się pan minister Michał Dworczyk, żeby obiecać to, czego nie obiecał premier rządu w niedzielę, a co ja śmiałam skrytykować. Nie sądziłam, że jeden mój wpis na Facebooku spowoduje z jednej strony taką falę ataków na mnie jako na samorządowca, ale z drugiej strony spowoduje, że we wtorek zbierze się rząd polski, podejmie decyzję o tym, żeby budować przez Świdnicę drogę w kategorii S wartą 9 miliardów złotych, proszę Państwa. No, taka to jest siła sprawcza kobiet. To oczywiście żart, ale wracając do tej wojny. Proszę Państwa, myślę, że ta wojna zaczęła się taką bitwą o polską szkołę, ponieważ wtedy po raz pierwszy poczuliśmy swoją absolutną bezsilność i wszyscy mieliśmy zdumiewające wrażenie, że jako osoby odpowiedzialne za to, jak nasze szkolnictwo wygląda, jak wyglądają nasze sieci szkół, nie mamy nic do powiedzenia. Nie słuchano żadnych naszych argumentów. Wielokrotnie
zapraszaliśmy panią minister, ona zresztą zjawiła się w naszym gronie, takie słynne posiedzenie, walne zebranie Związku Miast Polskich, na którym w sposób kategoryczny, nie słuchając tego, co mówimy, przedstawiła, jak będzie wyglądała zmiana w systemie oświaty. I na początku to była konsternacja, dlatego że nie mówimy, że wszystkie rządy były dla samorządów świetne. One też bywały różne, też przerzucały na nas kolejne zadania, też nie do końca rozliczały się z nami tak, jak należy. Ale tam zawsze była rozmowa, zawsze był dialog, zawsze nas słuchano. Natomiast tutaj po raz pierwszy poczuliśmy się bezsilni, bezwolni. I najpierw to zdumiewało, a potem zaczęło to budzić w nas bunt. I to, co stało się w Gdańsku, te 21 test samorządowych, które uległy lekkiej zmianie od tej pierwotnej wersji, to jest wyraz naszego zaniepokojenia i to jest wskazanie tych obszarów, w których samorząd powinien być wzmocniony. Bo że powinien być wzmocniony, to jesteśmy przekonani, dlatego że to jest ten system zarządzania społeczeństwem. Ja nie lubię słowa władza i rządzenie, natomiast to jest ten system zarządzania, który okazał się najskuteczniejszy. Najskuteczniejszy w sferze realizowania tego, czego mieszkańcom naprawdę potrzeba. My jesteśmy najbliżej tych ludzi. My jesteśmy takimi realnymi postaciami, z którymi można porozmawiać, które można spotkać na ulicy, które można spotkać w sklepie, z którymi można się podzielić swoim problemem. I ta skuteczność między innymi wynika z tego, że reagujemy natychmiast, mamy narzędzia prawne i finanse, żeby wiele z tych potrzeb małych, ale i wielkich zaspokoić, a próbuje nam się to, mówiąc krótko, zepsuć. Psuje się ten samorząd w sposób dwojaki. Raz to jest prawo, które jest coraz dla nas mniej sprzyjające, które odbiera nam kompetencje, jak chociażby w przypadku tych szkół. Wcześniej to rady gmin decydowały o tym, jakie placówki oświatowe na terenie danego miasta, danej gminy funkcjonują. Dzisiaj nie możemy tego zrobić. Możemy to zrobić jedynie po uzyskaniu zgody kuratora oświaty, który oczywiście współdziała z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Więc nawet w tak zasadniczych kwestiach, bo przecież to jest też rzecz, która wiąże się z wydawaniem pieniędzy, odebrano nam prawo decydowania. To jest tylko jeden z przykładów, tych zmian jest coraz więcej. No i ostatnie zmiany w systemie płacenia podatków, które w bardzo, bardzo drastyczny sposób odbiją się na naszych finansach. Szacujemy, że gminy stracą w przyszłym roku w swoich budżetach około 4,5 miliarda złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. To są te zmiany między innymi wynikające ze zwolnienia z podatku osób młodych i zmiany o ten 1% pierwszego progu podatkowego. Więc kwoty ogromne. To jest jedna sfera, ale proszę Państwa, nas niszczy się też jako samorządowców. Ja Jacku powiem tak, myślę, że dołączę do Waszego zacnego grona za chwilę, czyli Hanna Zdanowska między innymi, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Karnowski, świętej pamięci Paweł Adamowicz i jeszcze kilku prezydentów i burmistrzów, prezydent Żuk, prezydent Tuszkiewicz, Brejza, czyli do tych, którzy za niepokorę i za to, że mają odwagę mówić, za to, że mają odwagę bronić samorządu, będą no, takim celem ataku na różnych płaszczyznach. CBA mam oczywiście, tak jak większość z nas, trzecią kontrolę, spodziewam się kolejnych, ale to jest też wnikanie w nasze życie prywatne, w sferę rzeczy, które powinny zostać tylko naszą sprawą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, proszę Państwa, ja nie wstydzę się tego mówić głośno. Obniżenie wynagrodzenia samorządowcom uważam za chybiące.
taka nas nagroda spotkała, 20% obniżenia wynagrodzenia, które zresztą było zamrożone przez ostatnie 10 lat. Nasi zastępcy, skarbnicy, sekretarze w wielu miastach zarabiają gdzieś więcej od nas. To będzie powodowało, że do tych funkcji wybieralnych w samorządzie, ja tak myślę, tak się obawiam, będzie coraz mniej chętnych takich, jakich byśmy chcieli widzieć jako gospodarzy naszych miast. Czyli osób kreatywnych, wykształconych, osób odważnych, osób z osobowością, osób, które mają wizję, tę daleką wizję, w którym kierunku chcieliby te swoje miasta i te swoje gminy prowadzić. Bo młodzi ludzie, dynamiczni, wykształceni, którzy z łatwością znajdą pracę w prywatnym biznesie, choćby ze względów finansowych nie będą tego chcieli lub pomyślą sobie, a po co jest mi to potrzebne, skoro to się wiąże z tyloma nieprzyjemnymi rzeczami, bo obserwują i widzą, co dzieje się dzisiaj z nami. To jest ta ciemna strona, ale jasna strona, żeby tak nie było całkiem pesymistycznie. Proszę Państwa, samorząd jako taki naprawdę ma się dobrze. Te ostatnie lata rzeczywiście wzrostu gospodarczego przełożyły się bardzo widocznie na inwestycje w naszych gminach, na wiele potrzebnych, dobrych przedsięwzięć. To za chwilkę, powiem. Na razie definiujmy to pole, w którym jesteśmy. Panie Prezydencie, tylko tak dodatkowe pytanie, bo tu już zdefiniowaliśmy, znaczy Pani Prezydent powiedziała, jakby z perspektywy samorządu, na czym polega istota konfliktu. Znaczy, słuchamy z drugiej strony, no padają też konkretne argumenty. Pierwsze państwo powinno pełnić funkcję kontrolną wobec tego, co znaczy rząd, czy instytucje centralne, tak, powinny pełnić funkcje kontrolne przeciwko nadużyciom, które w samorządzie też się zdarzają, prawda? I też mieliśmy historię prezydentów rządzących za krat i tak dalej. No to takie przypadki, zresztą przez media bardzo nagłaśniane, zwłaszcza w ostatnim czasie, były, ale też nie były one często wydumane, tylko faktyczne. No też kwestia argumentów o tym, że no, tworzą się jakieś lokalne kliki, prawda, związane z tym chociażby, że prezydenci no, bywają, no, wspomnieliśmy pana Zygmunta Frankiewicza, który rządzi jeszcze ponad 20 lat, prawda, więc ja nie mówię to w formie zarzutu, tylko jak stwierdzenia faktu, ale który niektórych skłania do tego, bo wyciągnął wnioski, że tworzą się lokalne kliki w oparciu o tak zmontowany system władzy. No stąd ograniczenie chociażby do 2 kadencji w ostatniej ordynacji w kodeksie wyborczym. No więc to są konkretne zarzuty. Jakie macie odpowiedzi na to? Bo jednak model centralizacyjny nie jest też wydumany. Są kraje, które jakby też idą tą ścieżkę, no, właśnie tak, na Europę. Tak, Białoruś, tak. Węgry chociażby. No ale Węgry to Polak, Węgry, Polak, tak, bo do szatli, do szklanki może byśmy przeszli na jedną pracę pozytywistyczną. Natomiast oczywiście funkcje kontrolne jak najbardziej, byleby to nie był kontroler, który sam nie umie policzyć, ile mężczyzn wielokamienicy trzyma kontakt z sutenerami. No bo to trudno mówić o obiektywnym kontrolerze albo kontroler, który został skazany na 2 lata więzienia za nadużywanie władzy w służbach specjalnych, ale jego kolega był łaskawy, tak? Bo wtedy nie mówimy o niezależnych kontrolerach, tylko myśmy nigdy nie bali się kontroli. Przecież kontrole i dochodzenia to było ok. Rząd zakradł sporadycznych sytuacji chyba w Gorzowie kilkanaście lat temu, ale to były naprawdę jednostkowe sytuacje. Ale nikt z nas chyba nigdy nie udowodnił takiego skandalu jak Ministerstwo Sprawiedliwości, czy obcy minister sprawiedliwości zajmuje się hejtem przeciwko sędziom. Myślę, że nikt nigdy żadnemu samorządowcowi nie zarzucał podważania decyzji niezależnego sądu. Także my bardzo dobrze umiemy wpisywać się w prawo. Ja przed chwilą byłem akurat w pozycji mariackiej z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską i składaliśmy kwiaty pod dwoma dwóch osób bardzo charakterystycznych dla samorządu na Pomorzu, ale w Polsce, Pawła Adamowicza i Macieja Pożyńskiego. I bardzo dobrze pamiętam Maćka Pożyńskiego jako wojewodę, z którym wtedy współpracowałem. I to był człowiek, który na przykład miał spotkać Franciszkę Cegielskę, taką mnie, Jana Kozłowskiego. Słuchaj, co jeszcze wam oddać w waszym mieście? Co jeszcze, co wam jeszcze nie skomunalizowałem, tak? Albo co potrzebujecie, tak? To było pytanie.
a nie pytanie, co zabrać i co zarządzać. Zresztą my na przykład borykamy się chociażby z podwyżką cen energii, ale dlaczego się borykamy z podwyżką cen energii? Bo firma Energa na przykład zatrudnia kilkaset nowych osób, tak? I tam jak zobaczymy, to wcale nie ceny energii wynikają z opłat za skorzystanie ze środowiska, tylko z pieniędzy potrzebnych na reklamę, czyli dla fundacji tej narodowej, czy jak ona się tam nazywa. Zresztą kiedyś przyszło do mnie trzech dyrektorów energii i mówił mi ze mną jeden z radnych w Sprawach Sprawiedliwości, który był jednym z tych dyrektorów, drugi dyrektor energii była Gdańska, trzeci radny Gdyni. Także przyszło trzech radnych i tak wygląda na to państwo. Zresztą kandydaci na radnych też tam z tamtej opcji załapali się w jakiś sposób do tej firmy. Zresztą mówili, że mamy coś tam wspólnie zrobić, potem nie zrobiliśmy, no bo co potem nie wypada, prawda, żeby Energa cokolwiek robiła. I takiego państwa partyjnego naprawdę nigdy nie było. Myśmy rzeczywiście, tak jak mówiła Beata, byli niejednokrotnie w sporze, czy z rządem Platformy, czy SLD, kłóciliśmy się czy z Janikiem, czy z Tuskiem, tak, absolutnie. Zresztą, co ciekawe, na tym słynnym spotkaniu z panią minister Zalewską najbardziej ostro wystąpili dwaj burmistrzowie z PiS-u, następnie zostali wylani z tej partii, z tego ugrupowania, tak? Czyli pokazujemy taki przykład upartyjniania państwa. Ja się dziwię, że mając doświadczenia XX wieku, przykre doświadczenia bardzo, idziemy znowu w tym samym kierunku. I jeszcze jedna taka teza, no przecież Białoruś czy Ukraina praktycznie oswobodziły się z komunizmu w tym samym czasie, może rok później, czy tam półtorej roku później, i startowały jako państwa demokratyczne. Wystarczy pojechać na Ukrainę i na Białoruś, no na Ukrainie jest wojna, ale na Białoruś i zobaczyć. Polecam, naprawdę bardzo piękny kraj. Bardzo dużo polskich tradycji, historii, ale proszę pojechać i zobaczyć. No to jest taki, a tak gdzieś Gomułka. Gruzja to w ogóle nigdy takiej sytuacji u nas nie było, jaka jest w Gruzji gospodarcza. Też kraj, który się wyzwolił, tak. Ale poszedł w takie trochę demokrację rodzinną, tak, w Gruzji, a tutaj no wiadomo, że w demokratycznych wyborach Łukaszenko wygrał wybory i potem się potoczyło, jak się potoczyło. Teraz do samorządu. Ale to jest, my mówimy państwo samorząd, tak? Tak, nie, my państwo oczywiście bardzo szanujemy państwo, nie ma problemu i chcemy to państwo budować. Zresztą jeżeli ktoś mówił o tym, że my chcemy rozbicia dzielnicowego, to proszę mi pokazać jakikolwiek kraj w Europie, który przyszedł z funkcji takiej państwa jednolitego w państwo federalne. Odwrotnych było, ale z tej strony nigdy nie było, czyli używanie pewnych takiego hejtu jest niepokojące i na przykład ten cały atak na Gdańsk czy na Pomorze, tak, godny atak urządu Gomułki i Kociołka z roku 70, kiedy mówiono, że to w Gdańsku to właśnie Niemcy wylądowali trzastrzałem, to tych Niemców, a to byli robotnicy, którzy strajkowali. Niestety, proszę państwa, to jest, mamy taki obraz Polski, tak? To jest obraz bardzo smutny i proszę się nam nie dziwić, że my jako samorządowcy, obojętnie jakiej opcji politycznej, przeciwko temu protestujemy. Bo za chwilę rzeczywiście mieszkaniec przyjdzie do nas i powie, no tak, ale dlaczego tu nie ma szkoły? On powie, bo nie możemy, tak? A dlaczego macie, wymyślacie nam 4 kuby do śmieci, a rok temu były 3, a no bo nie możemy, tak? A dlaczego jest najem krótkoterminowy, mam po prostu w Sopocie? Dlaczego, no bo nie możemy, bo ja piszę pisma, i to jest świadkowie na tej sali, i dzwonię do Ministerstwa Sportu i przez pół roku nie umie nikt się ze mną spotkać, czy odpowiedzieć mi na piśmie. No to nie jest standard państwa polskiego, że radny, prezydent miasta, obywatel pisze do ministerstwa i przez pół roku ministerstwo nie odpowiada, czy nie odbiera nikt telefonu. I muszę powiedzieć, że ja oczywiście spotkałem pana ministra Bańkę, bo go zobaczyłem w telewizji na meczu siatkówki w Sopocie, w Egarenie, więc szybko wstałem spod telewizora i pojechałem na ten mecz i go dorwałem, tak? Ale to było po pół roku, dziwię się, że no wcześniej, ale wcześniej pewnie nie było go akurat w Sopocie. Także i zaczęli nad tym pracować, tak? Czyli to jest ten kasus takiego państwa komunistycznego, partyjnego typu jedzie Edward Gierek, budujemy drogi, tak? Czyli przyjechał pan premier do Świdnicy, popełnił
katastrofalną pomyłkę, okazał się totalną niewiedzą i w tym momencie okazało się, że trzeba czymś to zasypać, to proszę bardzo, wybudujemy drogę. Ja nie wiem, czy ona pewnie jest potrzebna, tak? Panie przewodniczący, proponuję teraz, tak, bo tę diagnozę już mamy, też część pewno słuchaczy podziela, no teraz chciałbym wrócić do samorządu, tego czego mogą uczestnicy nie wiedzieć, bo nie siedzą tak głęboko, a na przykład chociażby sama kwestia 21 test, które tu wspomnieliśmy, co one mają załatwić, jaki jest cel tych 21 test? One były ogłoszone 31 sierpnia w Gdańsku, no i właśnie, na co liczyć, jaki jest odzew. No to miał być jakby element kampanii wyborczej, no która widzimy jak raczej nie toczy się wokół tych waszych propozycji. Nie no, jednak się toczy, bo chociażby wczoraj tutaj wieczorem późno na spotkaniu tych test wielokrotnie ludzie się odwoływali. Zresztą widać było, jak te test bardzo zabolały rządzących, jak się bardzo do nich zaczęli odnosić, ale na przykład w przyszłym tygodniu jest też duże zebranie samorządowców w Gliwicach, gdzie też będziemy o tych tezach mówili i te tezy byśmy wysłali do wszystkich sił politycznych, łącznie z panem premierem, panem prezydentem, prezesem, tudzież przewodniczącymi innych partii politycznych i bo dla nas jest ważne, że w tym nowym parlamencie, a przekonany jestem, że będziemy większość w Senacie, a tego Sejmu też nie przykreślał. Chcielibyśmy mieć pewność, że te ugrupowania, czy nasi koledzy Beaty, czy moi, bo Beata bardziej ma serce po lewej stronie, bardziej po prawej, wezmą sobie to do tego serca i będą te nasze postulaty realizowali. Myśmy już ich przytrzymali, żeby oni się do tego zdeklarowali. Może Prawo i Sprawiedliwość nie będzie realizowało, to wiemy, ale my, ponieważ żeby nie było tak, że chwalimy tylko jednych, a wydaniem których, chcielibyśmy mieć pewność, żeby ci nasi towarzysze, no nie wiem, żeby oni też o tym nie zapomnieli, tak? A nie potem powiedzą, no bo Duda kupił 2 F-16, to nie będą chcieli być lepsi, kupimy jeszcze 3, będzie razem 5, a pieniędzy na realizację pewnych postulatów nie będzie. Wobec tego chcieliśmy mieć pewność i to wypracować. I mamy już gotowe ustawy i ci przedstawiciele samorządów, których jest kilkuset na listach i Lewicy, i Koalicji Obywatelskiej, i PSL-u, jednak będą chcieli te ustawy położyć na stół i je przeprowadzić. A jestem przekonany, że jeżeli tam są takie osoby jak Zygmunt Frankiewicz czy Władimir Tyszkiewicz, to oni nie popuszczą. Nie dadzą się zbyć, to nie są ludzie, którzy dadzą się zbyć i zmienią sposób myślenia z powodu wyjazdu do Warszawy. Pani prezydent, takie pytanie, bo tu już pan prezydent zdiagnozował kardiologicznie panią, gdzie serce mi bardziej leży, tak? Więc moje pytanie jest takie, no była pani aktywną też uczestniczką takiego ruchu miast progresywnych, tak? I co to znaczy progresywna polityka? To w ogóle słowo trudno się przebijało przez ostatnie lata w polskim języku. Raczej kojarzyło się z lewactwem, z jakimiś innymi, jakimiś bardziej pejoratywnymi przymiotnikami. No byście to kilkadziesiąt ośrodków mniejszych, większych postanowiło jednak pod tym szyldem coś robić, ale co? Tak, może dlatego lewactwo, że taką osobą, która zainicjowała te nasze spotkania, zresztą zaraz na początku poprzedniej kadencji był Robert Biedroń i on też wybierał na początku, bo później to się troszkę jednak zmieniło, te osoby, które właśnie to serce mają bardziej po lewej. Natomiast cały ten ruch skupia się wokół tego, żeby spróbować popatrzeć jak najdalej w przyszłość, jak będzie się zmieniał świat, jak będą się w związku z tym zmieniały nasze miasta, co my możemy zrobić jako samorządowcy, żeby ten świat chronić i te nasze miasta, poprzez te nasze miasta, bo wbrew pozorom możemy bardzo dużo. Ja zresztą też o tym bardzo głośno mówiłam już na kilku spotkaniach, że od tych naszych wspólnych małych działań, od każdego wyłączonego kolejnego kaflowego pieca, od każdego wprowadzonego elektrycznego autobusu, od każdego kilometra ścieżki rowerowej zależy właśnie to, jak zmieniają się nasze miejscowości. O tym między innymi sobie na tych spotkaniach rozmawiamy, o nowych formach partycypacji społecznej, o tym, jak zachęcać ludzi, żeby byli aktywni, żeby wraz z nami w tym zarządzaniu brali udział,
bo to na tym polega. My nie chcemy być takimi władcami, którzy w sposób autorytarny będą decydować za mieszkańców, co jest dla nich dobre. Bo my to nie wiemy. Ja wiem, co jest dobre dla mnie. Chcę słuchać mieszkańców i chcę z nimi współdecydować. Między innymi temu to służy. Ale wrócę jeszcze do tych 21 tez, bo takim finałem tych naszych dyskusji, ja jestem z Dolnego Śląska, więc na Dolnym Śląsku było spotkanie, które Jacek Sutryk zorganizował na Uniwersytecie Wrocławskim. Bardzo się cieszyłam, że przyszło dużo młodzieży, bo mam ogromne obawy, że młodzi ludzie mają wciąż w sobie takie przekonanie, polityka mnie nie dotyczy, to nie jest mój świat, to nie ma wpływu na moje życie. I rzeczywiście pół sali to była młodzież, która chyba po tym spotkaniu trochę inaczej na to zaczęła patrzeć. Byli kandydaci oczywiście do parlamentu, mimo zaproszeń nie zjawił się nikt z PiS-u, ale był Marek Dyduch i Grzegorz Schetyna, więc no, te dwie siły, które nam są bliskie, były reprezentowane, zresztą inni kandydaci także. I powiem teraz konkretnie o kilku wybranych. Ja Państwa odsyłam do internetu, bo to jest 21 test, więc nie chcielibyśmy tu robić jakiegoś wielkiego wywodu. Ale o co nam chodzi generalnie? O wzmocnienie nas prawie, o zagwarantowanie jasnego systemu finansowania, takiego, który nam spokojnie pozwoli planować na wiele lat do przodu, bo duże inwestycje planuje się w perspektywie 10-15 lat. A my w tej chwili działamy w warunkach takiej niestabilności, że mamy problemy ze sformułowaniem, jak będzie wyglądał nasz budżet w roku przyszłym. Pierwszy raz coś takiego się dzieje. Zmieniono reguły w trakcie gry i my mamy kłopot, jak do tego przyszłego roku dzisiaj podejść. Mówimy o tej dwukadencyjności, ponieważ uważamy, że to mieszkańcy mają prawo wybierać, kogo chcą na tym stanowisku wójta, czy burmistrza, czy prezydenta i nikt nie powinien się w to wtrącać. Co do wielokadencyjności, ja wygrałam swoje pierwsze wybory z prezydentem, który był 3 kadencje prezydentem, wcześniej starostą, więc był w tym samorządzie mocno umocowany i jestem dowodem na to, że może taka zmiana nastąpić. To nie jest niemożliwe. Jeżeli popatrzymy na całą Polskę, to te miasta, które rozwinęły się przez te 30 lat najlepiej, które dzisiaj nas zachwycają, które dla nas, takich jak ja, czyli samorządowców o krótszym stażu, są ciągle wzorcem, ciągle podpatrujemy, podpytujemy i szukamy dobrych rozwiązań właśnie tam, to są miasta zarządzane przez prezydentów, którzy funkcje sprawują te wiele lat, jak Jacek, jak świętej pamięci Paweł, jak Wojciech Szczurek w Gdyni, jak Tadeusz Ferenc w Rzeszowie, jak Jacek Majchrowski w Krakowie, wcześniej we Wrocławiu Rafał Dudkiewicz, czy jeszcze wcześniej Bogdan Zdrojewski. Żeby osiągnąć coś w samorządzie, naprawdę potrzebne są lata pracy i konsekwentne realizowanie tego, co się sobie założy. Więc to jest jeden z postulatów, ale jest też postulat dotyczący smogu. My oczekujemy od państwa bardzo mocnego wsparcia, a go dziś nie mamy. Potrzebujemy po prostu pieniędzy i potrzebujemy programów, które nam na dole pozwolą z tym smogiem walczyć realnie. Choćby wyłączając te piece, choćby budując sieci ciepłownicze, choćby przekształcając nasze ciepłownie, bo z tym będziemy mieli wielki problem. Ja mam ciepłownię miejską opalaną węglem i już dziś szukamy rozwiązań, jak przygotować się do wielomilionowej inwestycji, na którą miasta jako takiego, ani spółki po prostu nie stać. Pomocy na razie nie ma żadnej. Jest też postulat, o którym się chyba mówi najrzadziej, ale który ja bardzo lubię, czyli niezależna kultura, dotowana w sposób klarowny, z różnych budżetów, bo mamy instytucje samorządowe, mamy instytucje finansowane z budżetu państwa. Niezależna kultura, czyli taka, której nikt nie narzuca kagańca. Czas powrotu do cenzury to jest coś, co jest dla mnie osobiście, ja jestem z zawodu dziennikarzem, 20 lat w tym zawodzie pracowałam. Kończyłam studia w latach, w 90 roku, więc jeszcze cenzurę zdążyłam poznać, choć ona już była taka wtedy trochę z przymrużeniem oka. Nie wyobrażam sobie żyć w kraju, w którym ktoś będzie cenzurował nasze słowa i odbierze nam wolność.
Pani Prezydent, to sama Pani przywołała kwestię przyszłości tego, żeby ten ruch progresywny był po to, jakby łączyło te miasta. To znaczy, jakie z punktu widzenia Świdnicy są najważniejsze wyzwania? Znaczy, zapomnijmy na razie o 13 października, o tej bieżącej walce politycznej, to co rzeczywiście jest istotne w takim razie w perspektywie 5, 10, 15 lat. Na pewno kontynuowanie tego, co robiliśmy przez ostatnie lata. Świdnica, zapraszam Państwa zresztą serdecznie, jest pięknym miastem, wielokulturowym. Mamy mnóstwo zabytkowych budowli, więc to i radość, i z drugiej strony udręka, bo to sporo kosztuje. I sporo tych budynków, szczególnie mieszkalnych w tej strefie centralnej, wciąż jest opalanych węglem. To jest ogromne wyzwanie. Myśmy zrobili pierwszy etap programu Kawka. Liczyłam bardzo na pieniądze na dalszy etap. Tych pieniędzy nie ma. One idą do innego ładnego miasta na różne takie ekologiczne przedsięwzięcia. To takie miasto, jakbym jechała od Jacka samochodem, to pewnie bym przejeżdżała obok Kujawsko-Pomorskie, tak podpowiadam Państwu. Tymczasem my potrzebujemy pieniędzy na to, żeby... To miasto na te. Te bardzo ładne, też polecam, przepiękne. Czy tam, gdzie Tadeusz mieszka? Tam, gdzie Tadeusz mieszka. To jest na pewno ogromne wyzwanie. Proszę Państwa, to nie są żarty. My w tej chwili ratujemy ziemię. To my ratujemy ziemię też, wprowadzając różnego rodzaju rozwiązania drobne, ucząc dzieci, co to znaczy ekologia, ucząc dzieci, jak segregować śmieci. Wierzymy, że te dzieci nauczą swoich rodziców. Szybciej nauczą one swoich rodziców, niż my nauczymy tych rodziców. Robimy ogromny wysiłek, czego się nie dostrzega tam gdzieś z góry i mówię, nie wspiera się nas. To jest podstawowe absolutnie wyzwanie. Wszystko, co dotyczy ochrony klimatu, to co dotyczy ekologii, to co dotyczy zmiany mentalności, zmiany naszego sposobu życia, coraz mocniejszego uświadamiania nam, ja również to zmieniam w swojej głowie, bo to są odruchy wielu lat. Po prostu myśmy przez lata nie myśleli o tym, jak takie drobne gesty dnia codziennego mają wpływ na to, że na biegunie pęka lodowiec. Nie ma innego poważniejszego wyzwania dla nikogo, w samorządach także, niż to. Panie Prezydencie, a jakie z punktu widzenia Sopotu, to poziom morza się podnosi, to jest zagrożenie? No, ale liczymy na Świdnicę, że pomoże nam, żeby się nie podnosił. Tak, to myślę, że rzeczywiście nie mamy problemu smogu, ale to nie znaczy, że z nim nie walczymy. Jak ten pomysł był świetnej jakości powietrza, to dalej prowadzimy, no bo jest jednak jeszcze te kilkaset czelników tak zwanych, jak to nazywamy. Z tym trudno się likwiduje, bo podstawowym problemem jest cena materiału tego cieplnego. Musi być obniżka akcyzy na gaz, a węgiel droższy, żeby ludziom się przestało płacić węglem, opłacać. I to jest dla nas bardzo ważna rzecz. My trochę mamy, tak jak cała Polska, problemu z demografią. I z kolei nas zajmuje budownictwo komunalne dla młodych ludzi, bo praca jest, ale jest kłopot rzeczywiście, ponieważ jak jest sukces, to wszystko drożeje i mieszkania są bardzo drogie. No to jak inni są mieszkańcy Warszawy, którzy kupują takie mieszkania, ale zapraszamy. Natomiast, tylko żeby się meldować, natomiast my budujemy te mieszkania i co ciekawe, no, program Mieszkanie Plus zupełnie beznadziejny. Rzeczywiście dopłaty z BGK-u do budowy mieszkań są ok. I tutaj też trzeba powiedzieć, że to tutaj jeszcze, może nie pamiętam, głośno mówi, bo tam jeszcze ten rak polityczności nie dotarł. O dziwo i rzeczywiście tam ta współpraca jest bardzo fajna. I jeszcze myślę, że to jest taki przykład, że jeżeli nam się coś powierzy, to jest przykład na przykład 500+, tak? Nam kazano wypłacić 500+ 3 miesiące, wszyscy wypłacili. Mimo żeśmy nie mieli serca do tego, ale uznaliśmy, że skoro nam powierzono tą wypłatę, to my wszystkie gminy, miasta to wypłacimy. No, no bo ludzie na to czekali, to było zupełnie naturalne. Może nam dano pieniędzy, może i tak dalej. Czyli można każdy program poważny, ogólnopolski, rządowy przeprowadzić z samorządem.
tylko trzeba mieć takie wzajemne zaufanie. Ale ja myślę, że wracając jeszcze do kwestii postulatów, to pamiętajmy, że był też 21 tez robiony przez Fundację Batorego, świetnie zrobiony, polecam, odsyłam do tej książki. Z niektórymi my się trochę nie zgadzamy, ale tak na 80% jesteśmy zgodni, to jest już bardzo dużo. Także organizacje pozarządowe przepracowały swoje i tutaj się okazały dla nas też sojusznikiem. My widzimy, że jednak współpraca z tymi organizacjami znalazła wielką szansę. Czyli na pewno budownictwo mieszkaniowe, ale to co mówiliśmy i to, co Paweł Adamowicz ujął w swojej książce Gdańsk jako wyzwanie, takie nowe spojrzenie na społeczeństwo obywatelskie. Zresztą polecam tam też rozdział odnośnie nauki i kultury, świetnie napisany. Mówię, nie wiem, kiedy Paweł to wymyślił, ale i Paweł myślił. Ale to właśnie takie zejście trochę z tych dużych inwestycji w kierunku właśnie społeczeństwa obywatelskiego i to, co mówiła także Beata, ludzie młodzi i przekonanie ludzi młodych, że warto zostać w Polsce, warto z tej Polski nie wyjeżdżać, bo bardziej się czuję, bijemy o to, jak będzie wyglądała sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie, niż to, czy Polacy następni będą chcieli sens pozostania w naszym kraju, czy wyjechania z Polski, tak? I także wzięcia odpowiedzialności za ten kraj, tak? Wzięcia udziału w wyborach, czy jak to będzie chciał, także w wyborach lokalnych, bo to także zauważamy wśród kandydatów na radne, gdzie nie mamy takiego nawału ludzi młodych, a chcemy, prawda? Nie mówimy, że to ma być saliście od razu, chociaż w przyszłości tak, ale rzeczywiście to myślę, że taka właśnie ekologia na pewno związana z, i ludzie młodzi to jest, są dla nas wyzwania. Oczywiście przy okazji to samorząd wojewódzki, głównie zdrowie. I jeżeli się powierzy samorządowi wojewódzkiemu organizację i sposób finansowania, to jest, samorząd wojewódzki z tym świetnie poradzi. Skoro my sobie poradzić samorząd wojewódzki w Szwecji, bo tam jest za to odpowiedzialny, to także poradzi sobie w Polsce. Bo jeżeli umiemy sobie poradzić z komunikacją miejską, umieliśmy sobie poradzić z dezreformami oświaty, czy z szybką reformą, bo tamta też była bardzo szybka w czasie AWS-u, myśmy też mieli z tym kłopot wtedy. Gimnazjami, chociaż one się przyjął, też żeśmy ją wykonali, to po prostu sobie też z tym damy radę, tylko państwo trzeba budować na zasadzie zaufania wzajemnego. Ostatnio, może taki przykład powiem, jest taka dyskusja na temat budżetu obywatelskiego w Gdańsku, bo tam jeden z dziennikarzy kłamał się, korzystając z PESEL pani prezydent Gdańska do tego systemu i za nią zagłosował. A ja uważam, a my w ogóle mamy PESEL. Głosowali, bo był pan obywatelem. No jeżeli ktoś się podpisuje nazwiskiem i adresem, to dlaczego ja podejrzewam, że on wypełni 3 kartki? To było jakoś, no chyba nie ma powodu. Oczywiście żądamy, żeby się podpisał i tak dalej przez internet, ale dlaczego ja mam podejrzewać o to, z jakiego powodu, że bardzo ważne głosowanie na budżet obywatelski, który decyduje o 4 milionach złotych, ktoś posunie się do tego, żeby zdobyć jemon swojego chodnika się 7 razy podpisze. To jest taki brak zaufania do obywateli. Także myślę, że powinniśmy trochę odbudować takie wzajemne zaufanie, którego jednak trochę nam w Polsce brakuje. Pani prezydent, to będzie pytanie takie jeszcze, które będzie łączyło nas z dyskusją z uczestnikami. Na razie mówiliśmy o tym, o relacjach, co czeka nas w przyszłości, o relacjach z państwem, mniej bardziej napiętych, ale też pytanie jest takie, no co można robić na poziomie samorządowym, no bo po to jest samorząd, nie patrząc czy pokonując przeszkody zewnętrzne. Chodzi o konkretną rzecz, która akurat w Świdnicy zwróciła moją uwagę, to sposób, w jaki poradziliście sobie z reklamą, znaczy, czy z ładem, czy estetycznym, tak, przestrzeni publicznej, bo nie czekając na ustawę krajobrazową. No właśnie, no w Świdnicy nie ma tego wszystkiego, co w wielu miastach można spotkać i jak to się udało? To ja taką ogólną uwagę zrobię, bo o tym się rzadko dość mówi w rozmowach o samorządzie. Mówimy o prezydentach, wójtach, burmistrzach, radnych, bardzo mało mówimy o naszych urzędnikach.
Ja bardzo walczę i bardzo mi się agresor włącza, kiedy słyszę, jak ktoś mówi, to urzędasy, a co oni tam robią, tylko kawę piją. Jeżeli ktoś gdzieś tam przy moim poście coś takiego napisze, to bardzo od razu konsekwentnie bronię tych moich urzędasów. Mam świetnych urzędasów i bez nich nic nie udałoby się tak naprawdę zrobić. Ten projekt, o którym mowa, to jest projekt absolutnie autorski, który przygotowały cztery dziewczyny, które pracują na co dzień w Wydziale Architektury i Przestrzeni Miejskiej. Nie skorzystały z ustawy krajobrazowej, bo uznały, że to jest tak trudne narzędzie, że nie do przebrnięcia. Wróciły do starych przepisów i w sposób bardzo konsekwentny przygotowały politykę reklamową. Zrobiły diagnozę w całym mieście, zinwentaryzowały wszystkie dzikie, nieuzgodnione reklamy i konsekwentnie od jednej osoby do drugiej osoby, od jednego przedsiębiorcy do drugiego przedsiębiorcy upominały i przypominały, jakie przepisy prawa ten ktoś złamał, wieszając jakieś paskudztwo na płocie, wystawiając przed sklepem, malując nieuzgodniony szyld w strefie ochrony konserwatorskiej. Proszę Państwa, w ciągu półtora roku zniknęła połowa dzikich reklam. Część przedsiębiorców skorzystała też z przygotowanych przez nas wzorów, które można było wykorzystać przy projektowaniu szyldu, przy projektowaniu tak zwanych koziołków, które restauratorzy bardzo często wystawiają. Część zresztą zrobiliśmy sami, również oczywiście w uzgodnieniu z konserwatorem. I taką metodą konsekwentnych małych kroków uporządkowaliśmy bardzo dużą część przestrzeni miejskiej, a dziewczyny za to dostały gotową premię. Nie korzystałam tutaj z żadnej firmy zewnętrznej. Przyszły do mnie z takim projektem, funkcjonuje strona internetowa, która pokazuje, co się zmieniło, pokazuje, to też było bardzo mobilizujące dla innych. Zaczęliśmy pokazywać te dobre praktyki, pokazywaliśmy tych, którzy zrobili to prawidłowo, którzy zrobili to zgodnie z przepisami, estetycznie. I to też był taki strzał w dziesiątkę, bo ci przedsiębiorcy poczuli się tak dumni, że są przez nas wyróżnieni. Czyli naprawdę w naszych urzędnikach leżą ogromne zasoby różnego rodzaju potencjału. One wyszły jakby poza swoje codzienne obowiązki, robiąc to też dla siebie, bo one też mieszkają w tym mieście. Oddajemy ten pomysł za darmo. Jeżeli ktoś będzie chciał, zapraszam. Na stronie internetowej urzędu jest kontakt z obywatel Osiecki, pani dyrektor. Udostępni, przekaże, podpowie. Bo to też jest fajna rzecz, mieszkać w takim otoczeniu, które jest po prostu schludne, estetyczne i posprzątane w tym zakresie także. Zapraszam Państwa, kto chciałby coś zapytać, dokumentować. Ten moment. Mamy kilka minut i... Jacek Zalewski, biznesmen. Pana Jacka, tam tylko jedno zdanko było na początku. Chodzi jednak, może nie dotyczyć to głównego tytułu, ale chodzi o wybory samorządowe. Pan tak bardzo optymistycznie o Senacie powiedział. Wierzymy. Ale na jakiej podstawie? Bo nie widzę z analiz wynika, że wiadomo, które okręgi która strona bierze, bardzo dużo jest jednak swingujących, tak po amerykańsku można powiedzieć. Na jakiej podstawie, na jakich wyliczeniach tak optymistycznie pan, bo zakładam, że zwycięstwo w tych okręgach swingujących da zwycięstwo w Senacie. Na jakiej podstawie tak optymistyczne prognozy? Nie pan poznał większość z tych kandydatów z naszej strony. Ja już to są ludzie, którzy ciężko pracują. Na przykład na Pomorzu, to taki najbliższy przykład, mieliśmy 4-2, czyli 4 z wyborem prodemokratycznych, tak to nazwał, 2 z PiS-u, w tej chwili będziemy mieli 6. Odbijemy Kaszuby i Kociewie. I chociażby z tego, na Śląsku, no, jeżeli ktoś zna ten internet, Kiewcza, czy Wadyna Tyszkiewicza, ale także na zachodnim Pomorskim, czy Gabłowskiego, czy prezydenta Kołbrzegu, Gromka Lewo, no to myślę, że nie ma wątpliwości, ludzie zdobędą mandat. I tak jestem przekonany, że te wybory wygramy. Jeszcze dopowiem do reklamy, myśmy akurat przeszli tą ustawę reklamową, w tej chwili zdjęliśmy ustawę, te wielkoformatowe reklamy. Rzeczywiście jest ciężka, natomiast najgorzej, że mają ją zlikwidować. Ale to zostawmy na
naprawdę pięknie się żyje przez bez wielkiego magnetowych. Pani prezydent, panie prezydencie, społeczeństwo obywatelskie w Polsce nie ma się dobrze. Społeczeństwo obywatelskie nie tylko się nie rozwija, ale wręcz przeciwnie, z uwagi na jakby działania centralne, wręcz się zbija. Czy państwo jako samorządowcy macie świadomość tego, że jakby jesteście na ostatnią ustoją dla tych grup społeczeństwa, które chce coś zrobić, chce działać i chce tę swoją działalność rozwijać? W jaki sposób państwo myślicie w perspektywie właśnie nie roku czy dwóch, tylko tych dziesięcioleci rozwijać i wspierać tę część? Może zbierzmy do tego, tak, bo mamy 10 minut, to nie zabrakło nam czasu. Pan, czy jeszcze ktoś będzie chciał? I pan, dobrze, to zbierzmy te głosy. Piotr Roman, prezydent Bolesławca, od 17 lat wcześniej starosta, przewodniczący sejmiku. Mówię o tym dlatego, że moja ocena tego, co się dzieje w tej chwili, tego procesu, rzeczywiście jest tak, jak państwo mówiliście, każdy rząd, każdy wojewoda był naszym często przeciwnikiem, czy przynajmniej osobą, z którą się dyskutowało na temat podziału środków i tak dalej. Wydaje mi się, że różnica jest przede wszystkim, ona polega na tym, że w tej chwili jesteśmy przedmiotem realizowanego planu. Planu, który zakłada, że w tej nowej wizji przedstawianej jako państwo dobrobytu tak naprawdę miejsca na samorząd już nie ma. Ja przeczytałem, może przejrzałem, 230-stronicowy program partii rządzącej. Tam nie ma słowa o samorządzie terytorialnym. Jest około 20, natomiast stron o Donaldzie Tusku, Platformie i tak dalej, i tak dalej. W programie PiS-u podkreślam. I zacząłem troszeczkę rozmawiać z naszymi parlamentarzystami. Ja proszę pamiętać, że ze Zdolnego Śląska, czy jak to mówimy, pozdrawiam panią prezydent, z Dolnego Śląska mamy sporo przedstawicieli na bardzo wysokich stanowiskach, stąd może te informacje, które są tutaj bardzo poważnie rozważane, napawają no, dość dużym pesymizmem. Chodzi mi przede wszystkim o to, że teraz jest taki moment, w którym nie warto o tym mówić, ale po wyborach parlamentarnych myślę, że zostanie przedstawiony program, który może w nazwie brzmi Samorząd Plus, ale tak naprawdę to będzie Samorząd Minus. Mówi się o przyspieszonych wyborach samorządowych. Mówi się o tym, że prezydenci, wójtowie, burmistrzowie będą wybierani ponownie, tak jak przed 2002 rokiem, przez rady, czy tutaj przez partie polityczne. Mało tego, wraca się do tematu, który był przed wojną w czasach sanacyjnych, że wybór starosty był jeszcze, do wyboru starosty potrzebna również była opinia wojewody. Podstawą do ogłoszenia tych, ja wiem, że dla niektórych to jest po prostu nieprawdopodobne, ale ja widząc ten napis, co będzie jutro, ja się zastanawiam, co będzie pojutrze. Podstawą do ogłoszenia wyborów mogą być zmiany na mapie administracyjnej Polski, tak? Nowe województwa, być może likwidacja powiatów, gminy obwarzankowe i tak dalej, i tak dalej. To, o czym się mówi. Dlaczego to jest takie groźne i w moich oczach realne? Chodzi przede wszystkim o odbicie wielkich miast. Tam jest możliwe, przynajmniej na wschodzie Polski, bardzo możliwe to, że jeżeli ten system wróci do momentu tego sprzed 2002, to będziemy mieli możliwość wyboru, my będziemy mieli możliwość wyboru posłusznych politycznie nominatów partyjnych. I niedawno byliśmy chyba wszyscy świadkami, już kończę, niedawno byliśmy świadkami takiego wystąpienia, w którym mówiono o tym, że żeby sprowadzić w Polsce pańszczyznę, kilkaset lat temu trzeba było najpierw zlikwidować samorząd. Pytanie. Jesteśmy jako samorządowcy czymś w rodzaju pospolitego ruszenia. To, co jest naszą siłą, to jest różnorodność. Tak jak jest 2,5 tysiąca gmin, każdy z nas rozwiązuje te problemy w trochę inny sposób. W Świdnicy, w Sopocie czy w Bolesławcu. Ale naprzeciw tego pospolitego ruszenia mamy bardzo silnie zorganizowane wojsko, znakomicie uzbrojone, które w zasadzie, jeśli spełni się ta wizja wynikająca z sondaży, będzie mogła zrobić, co będzie chciała. I jak państwo to
Jak wy to oceniacie? Jak widzicie tę może bardzo pesymistyczną wizję, ale ja uważam, że trzeba się z nią liczyć bardzo realnym rozwojem. Dziękuję bardzo. Tomasz Migdała, Forum Młodych Leniatek. Ja chciałbym się odnieść, bo mówili Państwo o zaangażowaniu młodych i w politykę i w życie społeczne. Po pierwsze, jeśli chodzi o życie społeczne, to dlatego, że uważają, że no, politycy im nie odpowiadają często i często nie mają zupełnie na to wpływu i no, czasami też ciężko bronić niektórych rzeczy, bo nie ma też ludzi idealnych, wiadomo, ale przede wszystkim nie chcą iść, młodzi, zdolni, wykształceni ludzie nie idą do polityki dlatego, że na przykład w Warszawie jako poseł mogą zarobić tyle, co w pierwszym, drugim roku od razu po studiach ekonomicznych na przykład. No, ja widzę tak naprawdę do rozwiązania tego problemu no, drastyczną podwyżkę dla polityków, żeby szli ludzie... No, pan nie musi na ławę. No to po pierwsze, a po drugie dla nauczycieli, dlatego że od nauczycieli też bardzo wiele zależy. No i no, ciężko, żeby teraz zadał jakieś pytanie, no ale w zasadzie takie widzę rozwiązania problemu, żeby po pierwsze społeczeństwo było wykształcone i wiedziało w różnych tematach, czy ekologii, czy społeczeństwa obywatelskiego, jak wyglądają sprawy, a po drugie, no właśnie wtedy zamiast młodzi ludzie idąc do bankowości, do konsultingu, będą szli właśnie do polityki i decydowali o sobie. Dziękuję bardzo. Po 2,5 minuty pani prezydent. My jesteśmy takimi trochę pozytywnymi wariatami, jeśli chodzi o tę naszą, o te wynagrodzenia choćby. Większość z nas robi to, bo ma tak silną poczucie misji, że kiedy zaczęły się rozmowy choćby o tym, żebyśmy co niektórzy z nas startowali do Senatu, no to zostało dwóch kandydatów, którzy już są tyle lat prezydentami, że stwierdzili, że to jest ten moment. Jacek miał taką propozycję, ja miałam taką propozycję i stwierdziliśmy, że my nie zostawimy naszych miast. Co by się nie działo? Natomiast co do tej wizji, to tak, ja powiem tak optymistycznie, Bolesławiec też jest na trasie tej Eski. Także załatwiłam dla Bolesławca. Tak, to jest ten Y taki słynny, oni to Y nazywają. Natomiast ta wizja jest dla mnie osobiście tak przerażająca, że robię wszystko, żeby do niej nie doszło. Nigdy się tak nie angażowałam w kampanię polityczną. Ja mniej przeżywałam swoją kampanię wyborczą niż tę, która się odbywa teraz. Popieram każdego kandydata. To już dochodzi do takich paradoksów, bo się pytają, to kogo Cłaniska popiera. No, Cłaniska popiera wszystkich mądrych i z koalicji, i z lewicy. Oczywiście moja pani senator z koalicji zresztą, to jest jedyna osoba, przy której powiem, oddam głos na Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, bo tu jestem pewna. Natomiast każdy z kandydatów, który przyjedzie zrobić sobie ze mną zdjęcie czy nagrać film, oczywiście przyjmuje z otwartymi ramionami. Z naszych towarzyszy. Tak, na Morawie nie, Morawiec. Chociaż powiem, że 4 lata wcześniej poszłam panią Szydło przywitać na Świdnickim Rynku. Powiedziałam jej dzień dobry, wręczyłam książkę o katedrze i zostawiłam ją tam z tym tłumem przywiezionym oczywiście autobusami. Państwo mam nadzieję wiecie, że te tłumy to nie są tłumy mieszkańców. Powiem o tych młodych i o tej obywatelskości, bo ja to robię w praktyce. Jest ta grupa dorosłych, z którymi się spotykam, zapraszam na spotkania osiedlowe. Bez limitu czasu. Czasem one trwają do 9 wieczorem. Dmiący mój Facebook i Messenger, który mi tam w nocy też podaje, że jakieś informacje przychodzą. Obsługuję sama swojego fanpage'a, nikt tego nie robi. Ale myślę, że rzeczą najważniejszą, którą zaczęłam robić, to są lekcje obywatelskie. I jeśli rząd będzie nasz, to ja ten pomysł sprzedam ministrowi edukacji. Zaczęłam się spotykać z młodzieżą, która ma 13-14 lat. Przychodzą po 2-3 klasy, dzisiaj szkoły podstawowej, kiedyś to byli gimnazjaliści. I pokazuję im bardzo krótką prezentację. Zaczynamy od dwóch zdjęć. Konstytucja 3 maja i konstytucja, która dziś obowiązuje. I tak idziemy sobie przez tę konstytucję, rozmawiając o tym, dlaczego to jest tak ważny dokument. Mówimy o trójpodziale władzy. Pokazuję im Sejm, Senat i przechodzimy do tej sali, w której siedzą, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej. Zaczynamy rozmawiać o samorządzie, zaczynamy rozmawiać o tym, po co ich rodzice przychodzą do urzędu, jakie sprawy tu załatwiają. Myślę, że po 2 godzinach wychodzą jednak trochę odmienieni, trochę bardziej świadomi, dostają ode mnie w prezencie konstytucję.
mam takie przekonanie, że jeżeli trafi się do nich właśnie na tym etapie życia, to oni uwierzą w to, że polityka jest ważna i dotyczy ich życia. Mam młodzieżową Radę Miasta, niekiedy chodzę na ich sesje, bardziej posłuchać niż się wymądrzać. Jeżeli mnie pytają, oczywiście odpowiem. Zagwarantowałam im w budżecie środki, nieduże, ale tyle chcieli. Mają 15 tysięcy na rok na realizację swoich pomysłów. Obniżyliśmy, nie czekając na ustawę, wiek głosujących w budżecie obywatelskim, żeby tam też przechodziły takie pomysły, które dotyczą młodych ludzi. I jeżeli jest taka potrzeba, bo ostatnio do mnie napisał chłopak w sprawie skateparku, ja mówię, no to nie wiedziałam, że chłopak, nie wchodziłam na profil, no to zapraszam pana serdecznie. A pan mi odpisuje, no ale ja mam tylko 14 lat. Ja mówię, to świetnie, to przyjdź jeszcze, weź kolegów, porozmawiamy. I to takie rzeczy można robić tylko na poziomie samorządu, bo to jest fizycznie inaczej niewykonalne. Przepraszam, bo musimy czasem bez względu. 15 tysięcy to sporo, bo jak byłem młodzieżowym radnym w Krakowie, to mieliśmy 4 tysiące. Dobrze, ale to wie pan, biedniejsze miasto. Natomiast tutaj zaczynając od kolegi Piotra. Tak, kolegi Piotra. No, wiecie, co jest takie powiedzenie, że jesteśmy w pewnej części ciała, ale jest druga część najgorzej, jak zaczniemy się do tego przyzwyczajać. Czy jesteśmy w dupie najgorzej, jak uznajemy, że to jest normalne, tak? I więc nie uznajemy i nie uznamy tego, tak? Nie uznamy i koniec. Tutaj odnośnie organizacji pozarządowych, to wiecie co, nas czeka bardzo trudny budżet, bo nam państwo polskie zabrało dochody, ale to o tym mówiła także wczoraj Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie samorządy, to by nie było już alternatywnej kultury. I tak samo my musimy w tych naszych budżetach w przyszłym roku mimo wszystko dołożyć finansów organizacjom pozarządowym i na kulturę. No niestety zdejmiemy z dróg, zdejmiemy z innych rzeczy, ale tu musimy te pieniądze znaleźć. Bo jeżeli mamy 360 organizacji pozarządowych w Sopocie, nie sam się dużo, na 36 tysięcy, a jest to po prostu 20 zadań realizowanych, to na to akurat nie może zabraknąć. Bo oni gdzie indziej tych środków finansowych nie znajdą, bo ich się nie lubi, bo oni są znowu samorządowi, oni są niezależni. No i jak się nie lubi niezależni, no także nie przyzwyczajemy się do siedzenia w pewnej części ciała, ani na siedzeniu, tylko weźmy sprawę w swoje ręce, no i tyle. I to było. Dobra, spotkanie. Dziękuję pani, dziękuję panu, dziękuję państwu za udział i życzę dobrego finału EFNI. Dziękuję bardzo.